Rząd Donalda Tuska zwleka z decyzją w sprawie CPK, tymczasem każdy dzień opóźnienia to konkretne straty dla Polski. Pierwsze loty z centralnego portu komunikacyjnego poprzedni rząd zaplanował na 2028 rok. Nakreślone wcześniej harmonogramy za nierealne uznaje nowy pełnomocnik rządu Maciej Lasek. Mikołaj Wild, który kierował spółką CPK, utrzymuje, że harmonogramy były trudne, ale trudność nie czyni ich niemożliwymi do zrealizowania. Harmonogramy, które są przyjęte. Wciąż jeszcze jako obowiązujące przy programie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Są to harmonogramy rzeczywiście bardzo ambitne, które zakładają determinację, zarówno po stronie ekspertów, którzy są zatrudnieni w spółce, jak i po stronie ekosystemu politycznego. Ostatnie tygodnie, żeby nie powiedzieć miesiące, pokazują, że tej determinacji w świecie politycznym yy, zmierzającej do tego, żeby Centralny port komunikacyjny, a mówię tutaj zarówno o lotnisku, jak i o liniach kolejowych. Tej determinacji brakuje. Brak determinacji i decyzje, jakie nie zapadają dzisiaj, już wpływają na tempo inwestycji. W ciągu miesiąca można stracić rok. I tutaj Mikołaj Wild podaje przykład. W sytuacji, w której, tak jak to ma miejsce obecnie, nie jest zlecany przetarg na rzecz tak prostą i banalną, jak wycinka drzew. Generuje sytuację, w której wycinka drzew nie rozpocznie się przed okresem ochrony ze względu, na ptaki, ze względu na ptactwo i kilka miesięcy opóźnienia może wygenerować rok opóźnienia na rok opóźnienia na projekcie. Już nowa władza podjęła decyzję, że nie będzie ubiegała się o środki unijne dla budowy kolei dużych prędkości na odcinku łódź Warszawa. Nie ma też decyzji lokalizacyjnej dla centralnego portu komunikacyjnego. Wydać musi ją wojewoda Mazowiecki.